Dzisiejsze święto dla społeczności naszej szkoły jest bardzo ważne. Stanisław Staszic, patron zespołu szkół zawodowych, był człowiekiem wielu talentów i cnót. Dlatego możemy brać z niego przykład. Postaramy się więc przybliżyć sylwetkę tego wielkiego Polaka. 21 kwietnia 1995 roku Rada Pedagogiczna naszej szkoły podsumowała wyniki konkursu szkolnego. Rozpatrzyła wnioski i wybrała na patrona szkoły Stanisława Staszica. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 14 września 1996 roku, w trakcie pierwszego w dziejach placówki zjazdu absolwentów. Stanisław Staszic to uczony, filozof, przyrodnik, działacz, pisarz i ksiądz. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. Urodził się w Pile. Pracowitość, zdolności i bezinteresowna gotowość do służby publicznej wyniosły go do rzędu najbardziej wpływowych Polaków tamtych czasów. Dewizą jego życia było hasło – być narodowi użytecznym. W epoce upadku Rzeczypospolitej anonimowymi pismami wspierał ruch reformy państwa. W okresie Sejmu Czteroletniego Stanisław Staszic jako czołowy przedstawiciel obozu reform walczył o postęp i utrzymanie niezawisłości. Był również rzecznikiem interesów mieszczaństwa oraz polepszenia sytuacji chłopów. Po rozbiorach poświęcił się pracy nad rozwojem gospodarczym kraju oraz rozwinął szeroką działalność organizatorską w dziedzinie nauki i oświaty. Nasz patron był człowiekiem niezwykle aktywnym w wielu dziedzinach. Był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członkiem Izby Edukacyjnej, członkiem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dyrektorem generalnym w Wydziale Przemysłu i Kunsztów. Stanisław Staszic wspierał rozwój nauki i przemysłu. Przyczynił się do założenia Uniwersytetu w Warszawie i Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Odkrył złoża węgla i zainicjował budowę kopalni w Dąbrowie Górniczej. Popierał rozwój Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i przygotował plany jego rozbudowy, tworząc Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze. Stał się jednym z prekursorów spółdzielczości chłopskiej. Patron naszej szkoły podjął też systematyczne badania naukowe w dziedzinie geologii. Organizował wyprawy geologiczne, m.in. w Tatry. Stąd uważany jest za pioniera tatarnictwa. Jego rozprawy z dziedziny geologii zostały opublikowane w dziele o ziemiorództwie Karpatów wraz z mapą geologiczną Polski i krajów ościennych. Była to pierwsza z map tego rodzaju na świecie. Jego dzieła i myśli pomimo upływu czasu nie tracą swojej aktualności. Oto niektóre z nich. Dla obyczajów prędszej odmiany nie masz skuteczniejszych sposobów nad pierwszych obywateli przykłady. Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą. Każdej edukacji stanowiciel to poznać najpierw powinien. Czym jest człowiek z natury? Czym ma się stać przez wychowanie? Dopiero potem prawidło edukacji ułoży. Ukochana ojczyzno, pamiętaj, że chęć sławy wielkich ludzi tworzy. Ucz ci cnoty dawnych ojców, a porosną ci cnotliwe dzieci. Tylko ten postępuje najlepiej do celu swojego skórcy, kto przez ciąg swojego życia poprawi los, powiększy szczęśliwość drugich ludzi. Przy zaprowadzeniu rządów więcej przyszłe szczęście narodu zależy od pierwszego wyboru dobrych urzędników, niżeli od dobrych przepisów. Tych drugich niedokładność może przez pierwszych dobry wybór być zmiarkowaną i ulepszoną. Przeciwnie, największa tamtych doskonałość przez pierwiastkową osadę złych i niezdatnych osób na urzędach staje się czczą bezskuteczną. W latach 1819-1820 Staszic wydał 3 tomy Rodu Ludzkiego, badając historyczną drogę rozwoju ludzkiej cywilizacji. Doszedł do przekonania, że cały porządek społeczny jest oparty na przemocy i że ten porządek kiedyś runie. Dzieło miało wyraźnie cel dydaktyczny. Poprzez pokazanie mechanizmów rządzących rozwojem społecznym ułatwić ludzkości dojście do przeznaczonego jej stanu powszechnego, czyli pokoju i szczęścia. Celu tego autor nie osiągnął. Po śmierci Staszica i po upublicznieniu jego testamentu w prasie warszawskiej ukazało się kilka doniesień z przykładami jego dobroczynności. Jedną z takich opowieści wydrukowano w Kurierze Warszawskim. Staszic kupił dom od gospodarza, przekazując go pewnej kobiecie. Staszic był człowiekiem sukcesu finansowego. Pochodząc z niebiednej, ale i niezamożnej rodziny, własną pracą i oszczędnością doszedł do milionowej fortuny. Wśród współczesnych miał opinię kapitalisty. Przy tym prowadził oszczędny, skromny tryb życia, co powodowało,
że miano go za skąpca. Dopiero po jego śmierci zorientowano się, jak hojny był. Kiedy wykonawcy jego testamentu przystąpili do spisania pozostałego po nim majątku, w tym gotówki, przez 4 godziny przeszukiwali jego mieszkanie, by w końcu, w ukryciu między papierami, znaleźć worki z pieniędzmi. Stanisław Staszic odbył wiele podróży. Odwiedził m.in. Bolonię, Florencję, Paryż, Wiedeń, Neapol, Wezuwiusz, Rzym. Prawdopodobnie w 1804 roku Stanisław Staszic rozpoczął swoją pierwszą wyprawę tatrzańską. Szlak podejmowanych od 1792 roku wędrówek po ziemiach polskich. Zawiódł go w końcu w góry od wszystkich dotąd przybytych nieporównanie ogromniejsze, całe białe, całe lodem i śniegiem zawsze okryte. Dotąd wiedza o Tatrach ograniczała się do fantastycznych opowieści o skarbach, drogich kamieniach, przedziwnych zwierzętach i jeziorach górskich, tajemnymi przejściami podziemnymi połączonych z morzem. Wyruszając w głąb Tatr, posiadał doświadczenie wysokogórskie i wiedzę naukową, którą nieustannie poszerzał i uzupełniał. Przemierzając dzikie i niedostępne pasmo, musiał mierzyć się z wieloma trudnościami i przygodami, zwłaszcza jeśli wyruszał od strony północnej. Towarzyszy dobierał spośród kusowników i myśliwych. Przemoczonych wędrowców ugościli joasie, czyli wypasający na halach owce tatrzańscy juhasi. Szczegółowy portret ich wyglądu, stroju regionalnego, ozdób i mowy włączył autor do bogatego zbioru swoich etnologicznych spostrzeżeń w dziele o ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Głównym zamiarem naukowym Staszica było stworzenie opisu budowy geologicznej całego pasma Tatr. Staszic sporządził testament 20 sierpnia 1824 roku. Będąc głęboko przekonanym, że przeznaczeniem człowieka na ziemi jest ulepszenie losu swoich bliźnich, cały swój majątek oddał innym ludziom. Kiedy kilka dni po jego śmierci wieść o treści tego testamentu rozeszła się po Warszawie, wszyscy ci, którzy wcześniej nie rozumieli motywów jego postępowania i mieli go za skąpca, zobaczyli nagle, jak hojny był to człowiek. Zanim nadszedł upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości, 11 listopada 1918 roku kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię, ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane. Opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. Matczynej ucz nas miłości, jak ojciec w życie wprowadzaj. Nie żałuj serdecznej troski, za trudy hojnie nagradzaj. Wytłumacz nam, jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów. Niech ludzie żyją tu dumnie, że taki wydał ich naród. Być Polakiem, romantykiem, to nie tylko marzyć o wolnej Polsce. Wówczas to znaczyło walczyć o nią, a często i oddać życie. I szli młodzi chłopcy na śmierć dla nas, byśmy mieli dziś wolny i własny kraj. Tysiące Polaków, często kilkunastoletnich chłopców, ginęło na obcych ziemiach w legionach polskich, służąc Napoleonowi. On to w 1807 roku utworzył Księstwo Warszawskie, ale to nie była nasza wolna ojczyzna. Potem nastąpiły dalsze powstania, listopadowe i styczniowe, które zakończyły się klęską. Polacy zrozumieli, że są zbyt słabi, a zaborcy zbyt silni. Trzeba czekać, ale jak? Jeśli czekać, to pozytywnie. Być poddanym, ale mieć honor. Chodzić do niemieckiej szkoły, ale w domu uczyć się języka polskiego i polskiej historii. A historię Polska miała piękną. Całe dziesiątki lat to walki z Niemcami, Szwedami, Rosjanami, Turkami, Austriakami. Pozytywny Polak to taki, który dobrze wykonywał swoją pracę, dużo od siebie wymagał, był uczciwy. To wszystko było dla nich wówczas skarbem narodowym. Polacy wtedy byli biedni, nie mieli wolnego kraju, ale mieli polską kulturę.
To dzięki niej wytrzymali lata niewoli. Wykreślona z mapy Europy, istniała. W okresie zaborów Polacy, dążąc do odzyskania niepodległości ojczyzny, organizowali m.in. powstania narodowo-wyzwoleńcze, zakładali tajne związki i organizacje, prowadzili walkę w dziedzinie oświaty i kultury. Przeciwstawiano się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego, rugowaniu narodowego języka z kościołów. Domy i rodziny były szczególnymi służami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla przeszłości. Prześladowani, skazani na tułaczkę Polacy nie tracili ducha. Wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wiedzieli, że ojczyzna w sercach się zaczyna, że naród przetrwa. Na krwawy matko idę bój. Żołnierska trąbka woła. Żołnierski szary na mnie strój, lecz w ręku miecz anioła. Na polach legnął śnieg błękitnie, lecz w duszy sad wiosenny kwitnie. Gdy nie wrócił matko, ty wyraz ten, co z pacierzem uczyłaś, wspomnij i pomyśl, że mlek żołnierzem. Kiedy 11 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii. Ci, którzy żyli w zaborze rosyjskim, walczyli po stronie Rosji. Ci z zaborów niemieckiego i austriackiego po stronie przeciwnej. Polacy odziani w mundury wrogich armii zmuszeni byli strzelać wzajemnie do siebie. Podzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk. Stoimy na wprost siebie, ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, cały świat w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Szli na wojnę, wierząc, że spełnią się ich marzenia. Polacy chcieli mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę wolność. W dodatku byli rozbici na partie i stronnictwa różniące się poglądami. Dążyli też odmiennymi drogami do niepodległości. Działało wielu patriotów, a wśród nich politycy i wojskowi. Wojciech Korfanty, Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Kazimierz Sosnkowski, Józef Haller, Edward Śmigły. Dziś, w dniu rocznicy odzyskania niepodległości, warto zwrócić się wdzięczną myślą ku naszym dziadkom i pradziadkom. Wspomnieć, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska. Naczelnikiem Polski został lubiany wówczas przez Polaków dowódca Legionów Polskich z okresu I wojny światowej Józef Piłsudski, któremu 11 listopada rząd zwany Radą Regencyjną powierzył władzę.
Pieśń patriotyczna, symbolizująca jedność i odrębność narodu, powstawała w różnych okresach naszych dziejów. Opiewała niezwykłe czyny władców i bohaterów. Upamiętniała wielkie wydarzenia związane z obroną wolności, niepodległości czy zachowaniem najcenniejszych dóbr kultury i tradycji narodowej. Prawie wszystkie narody mają pieśni, z którymi się utożsamiają. Pieśń patriotyczna i narodowa towarzyszyła nam w czasie ponad tysiącletniej historii Polski. A najwięcej i najpiękniejszych utworów powstawało w trudnych momentach dziejowych. Pieśń jednoczyła Polaków i zagrzewała do boju. Szczególne miejsce w naszej historii zajmują pieśni legionowe. Mówią o tęsknocie, ułanach, nadziei na odzyskanie wolności. W tamtych trudnych czasach zagrzewały żołnierzy do walki. Sprawiały, że czuli się dumni, że są legionistami. Pieśni legionów przetrwały do dziś i są śpiewane podczas oficjalnych uroczystości wojskowych, a także rodzinnych i przyjacielskich spotkań. Warto zatem przenieść się 100 lat wstecz i posłuchać, co śpiewano w salonie, chacie, kręgu żołnierskim lub po prostu podśpiewywano sobie pod nosem. Piechota. Ta popularna pieśń była reprezentacyjnym śpiewem wywodzącym się z legionów polskich pierwszej formacji wojskowej. Powstała pod koniec 1918 roku, a ogromne powodzenie zdobyła dopiero w latach międzywojennych, stając się jedną z najbardziej lubianych pieśni żołnierskich XX wieku. Twórcą melodii jest Leon Uskino, oficer legionów i dowódca pułku piechoty, kompozytor i literat, autor słów tej pieśni. Niektórzy przypisują je również Bolesławowi Zachorskiemu, pseudonim Lubicz. Eksponowany w tekście piechoty szary strój symbolizuje skromność, poświęcenie i dzielność żołnierza tej formacji. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota to szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. I doma w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Niech grają im sturmy, niech huczy im ruch, a śmierć im pod stopy się miota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój.
O mój rozmarynie. To jedna z najbardziej popularnych pieśni wojskowych z czasów I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Rozmaryn w wierzeniach ludowych jest symbolem miłości i wierności, a jego gałązki według dawnych tradycji ofiarowywały dziewczęta wyruszającym na wojnę. Nie jest jasne, kiedy dokładnie pieśń powstała. Wiadomo, że śpiewali ją członkowie Kompanii Związku Strzeleckiego podczas marszu z Landskorony do Krakowa 14 kwietnia 1913 roku. Nie jest też znane jej autorstwo. Pierwsze zwrotki zostały ułożone przez anonimowych twórców. Dwie przypisuje się legioniście, poecie Wacławowi Denchow-Czarnockiemu. Jedna powstała w IV Pułku Legionów. Potem dopisywano nowe. Dziś istnieje kilka wersji tekstu. Autorem muzyki jest Zygmunt Pomarański, żołnierz Legionów Polskich, wydawca i kompozytor. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Ułani werbują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Dadzą mi konika cisawego, dadzą mi konika cisawego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego. Dadzą mi kabacik z wyłogami, dadzą mi kabacik z wyłogami. I czarne buciki z ostrogami. I czarne buciki z ostrogami. Dadzą mi manierkę z gorzałczyną, dadzą mi manierkę z gorzałczyną. Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną. Ażebym nie tęsknił, ażebym nie tęsknił za dziewczyną. Pójdziemy z okopów na bagnety, pójdziemy z okopów na bagnety. Bagnet mnie ukuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Bagnet mnie ukuje, śmierć mnie ucałuje.
całuję, ale nie tym. Rozkwitały pąki białych róż. To jedna z najbardziej znanych piosenek wojskowych i patriotycznych z czasów I wojny światowej. Powstawała stopniowo. Pierwsze zwrotki napisał krakowski poeta Jan Lankau pod koniec 1914 roku do melodii Czardasza. W nieco zmienionej wersji piosenkę śpiewali legioniści podczas walk na Wołyniu. W 1918 roku poeta Kazimierz Wroczyński uzupełnił ją o kolejne zwrotki, a Mieczysław Kozara-Słobucki napisał nową muzykę. W tej wersji zyskała wielką popularność i była jedną z ulubionych pieśni żołnierzy walczących w wojnie polsko-bolszewickiej, a potem w kampanii wrześniowej i partyzantce. Pieśń 1. Brygady Legionów Polskich
to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenek wojskowych. Była ulubioną pieśnią marszałka Józefa Piłsudskiego, który często intonował ją podczas spotkań z legionistami. Powstała w 1917 roku. Autorem trzech pierwszych zwrotek jest żołnierz Legionów Polskich, poeta Andrzej Hałaciński. Sześciu kolejnych, 18-letni legionista Tadeusz Biernacki. W okresie międzywojennym była uznawana za hymn Wojska Polskiego, grywana przez orkiestry wszystkich pułków piechoty, nie tylko wywodzących się z Legionów, stała się tak popularna, że w 1927 roku pretendowała do roli hymnu narodowego. W Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji ministra obrony narodowej z 2007 roku została pieśnią reprezentacyjną polskich sił zbrojnych. Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los, legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. O ileś mąk, ileś cierpienia, o ileś krwi, wylanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki i kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy twój życia los, na stos, na stos. Krzyczeli, żeś my stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. Laliśmy krew osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Nie chcemy już od was uznania, ni waszych mów, ni waszych łez. Skończyły się dni kołatania, do waszych dusz, do waszych pies. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Umieliśmy w ogień zapału młodzieńczych wiar rozniecać skry, nie życie swe dla ideału i swoją krew i marzeń z tym. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos.
my pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. No i moi drodzy, no kończymy tą piękną uroczystość. Taką może dla was dobrą może nowiną będzie, że po 30 minut będziecie mieć skrócone lekcje od godziny 9:30 już macie, czyli od wyjścia do kościoła, wcześniej skończycie. I oczywiście wszystkim gościom dziękuję serdecznie, że nas zaszczycili swoją obecnością. Wszystkim jeszcze raz państwu, całej waszej społeczności szkolnej, że wszystkiego najlepszego.